skarb, który jest tak związany z naszą kulturą. Wigilia, stół świąteczny, potrawa wigilijna jako karp, to jest gatunek obcy. Radio naukowe. Przed Wami odcinek szczególny, odcinek wylicytowany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w którym to dowiecie się, jaką mamy rybę narodową, co robicie z gatunkami inwazyjnymi oraz czy ryby mają osobowość. Nazywam się Karolina Głowacka, to jest Radio Naukowe, podcast powstający dzięki wsparciu na patronite.pl/radionaukowe. Odcinek numer 142. Zaczynamy. Ladies and gentlemen, this discovery has taken a long time. We have detected gravity. Waves. This year's prize is about rewriting the code of life. My body is very limited. My mind is free to explore the universe. We are not making science for science. We are making science for the benefit of humanity. Radio naukowe. Włącz wiedzę. Radio naukowe w Toruniu. Wraz ze mną przy mikrofonie zasiadł doktor habilitowany Tomasz Kakareko, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu właśnie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Oraz pierwszy raz w historii Radia Naukowego współprowadzący, zwycięzca aukcji charytatywnej na rzecz WOŚP, w której licytowane było właśnie wspólne przygotowanie odcinka. Panie i panowie, Michał Mięsikowski, dzień dobry. Dzień dobry. Biolog z wykształcenia i zawodowo. No, Michał prowadzi też firmę oferującą usługi z szeroko pojętej ochrony środowiska i wierny słuchacz Radia Naukowego, jeden z najwierniejszych, bo jak mówisz, od początku. Od początku, tak, zgadza się. A dlaczego zdecydowałeś na licytowanie, bo tanio nie było? Zdecydowałem się dlatego, że już od jakiegoś czasu w mediach społecznościowych prosiłem o temat poświęcony dzisiejszemu. Usilnie. Tak, no, żeby poświęcić jakiś odcinek rybom właśnie. No tak czekaliśmy. Nadarzyła się okazja, żeby w końcu wziąć sprawę w swoje ręce i udało się wylicytować. Chociaż była, tak powiem, walka do ostatniej minuty i realizujemy dzisiaj. Bardzo dziękuję za tą szansę, odcinek dotyczący ichtiofauny właśnie. To ja dziękuję, bo to wszystko na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, bo właśnie Michał zaproponował i temat, i gościa. Tym tematem są ryby, a szczególnie no właśnie gatunki inwazyjne. Damy rybom głos. Ja może powiem, drodzy słuchacze, wam o zainteresowaniach zawodowych, naukowych pana profesora. To jest ekologia obcych gatunków, ryb w wodach śródlądowych, interakcje z gatunkami rodzimymi, a także to mnie bardzo ciekawi behawior ryb na przykład. Zanim ja się dowiem, panie profesorze, co to jest gatunek obcy czy inwazyjny, chciałabym pana zapytać tak. Ptak polski to bocian, ewentualnie orzeł, narodowy ptak. A taka narodowa ryba to jaka będzie? No, ja myślę, że płoć jest takim gatunkiem, który moglibyśmy tutaj... Na godle mieć na przykład? Tak, jest gatunkiem wszędobylskim, występuje w bardzo różnych typach wód. Też ta nazwa płoć albo płotka to jest chyba taka, która się mówiła. Ale powiem szczerze, że to prawda. Tak teraz myślę o tym, jak się nad tym zastanowić, myślałem, że wskażemy gatunek taki bardziej dostojny na przykład, nie? Szczupak czy sum, ale rzeczywiście biorąc pod uwagę... Są taki szlachecki, nie? Tak, ale biorąc pod uwagę to, co powiedział profesor, rzeczywiście... Oczywiście ta wszędobylskość i taka, to ta płoć rzeczywiście byłaby takim gatunkiem narodowym. Nawet barwy, można powiedzieć, są... Ja jestem urzeczony w ogóle tym gatunkiem, jego ekologią, ale zdaję sobie sprawę, że włożyłem kij w mrowisko. No bo gdyby na godle, to pewnie miłośnicy ryb łososiowatych tutaj by się odezwali, że na przykład łosoś, prawda, albo troć morska wędrowna, pstrąg potokowy, więc te gatunki, które są i rybożerne i uznawane, zresztą mówi się nawet w takim języku rybackim jako ryby szlachetne, prawda, te. Więc pewnie tutaj część osób by się ze mną nie zgodziła i chciałaby te jakieś przedstawiciela łososiowatych umieścić w godle, a ja muszę powiedzieć, że od wczesnych lat, odkąd pamiętam, jak jeszcze z tatą jeździliśmy na pierwsze wyjazdy, takie wędkarskie wyprawy, to był pierwszy gatunek, pierwsza ryba, którą się spotkałem, to była płoć. Także wybaczcie mi państwo, ale tutaj zupełnie nieobiektywnie jako naukowiec do tego podchodzę, bardzo subiektywnie. Ale przydałoby się coś takiego właśnie, tak myślę, takie określenie narodowej ryby. Więc może już jak rozmawiamy o rybach,
To właśnie chcielibyśmy się skupić, czy chciałbym się skupić dzisiaj na tych gatunkach, które się no, stosunkowo niedawno pojawiły w naszych wodach. Tak. Bo tak naprawdę od kiedy możemy mówić o, tak. No, o pojawieniu się? Stosunkowo niedawno to bardzo mi się podoba to określenie, bo to właściwie nie wiadomo, ile to jest, jak długo. A i teraz już wiem, do czego pani redaktor zmierzała, pytając o godło, bo zapewne chciała pani zahaczyć o karpia. A no, zaczyna się nasza dyskusja o gatunkach obcych, dlatego że karp, który jest tak związany z naszą kulturą, wigilia, prawda, stół świąteczny, potrawa wigilijna jako karp, to jest gatunek obcy. To jest gatunek, który bardzo wcześnie był sprowadzony do naszych wód. To jest XII-XIII wiek. Tutaj nie ma jasności, dokładna data nie jest określona. Ale a wiemy więc... skąd, panie profesorze? Tak, on został sprowadzony z południa od naszych sąsiadów, bo już, słuchajcie, w Czechach to jest gatunek rodzimy. I sprowadzali go cystersi, którzy przy klasztornych stawach, właśnie wtedy były te ryby utrzymywane. Zresztą piękna nazwa, sadzawka. To nam się kojarzy albo sadz, taki rodzaj pojemnika, w którym wędkarze przenoszą też przynęty. To właśnie jest nazwa od takiego miejsca, do którego się ryby sadzało, na przykład po odłowie. Tak? I najpierw w tych przyklasztornych stawach te karpie były przetrzymywane, później hodowane i jest to gatunek niezwykły, bo on naprawdę... jest chyba takim sztandarowym gatunkiem obcym, który na świecie się... To przecież jakiś dramat, choinka niemiecka, karp czeski. Tak, tak. No tak i co właśnie, teraz? Tak właśnie. No i tutaj dochodzimy do tego, zaraz będę mówił o definicjach gatunków inwazyjnych i obcych, bo to jest bardzo ważne rozróżnienie. Ale jest taki termin gatunku poinwazyjnego, obcego, to znaczy takiego, który już od dawna jest w naszych wodach. On już się nie zmienia, jego rozmieszczenie, on sobie po prostu jest. I karp jest takim przykładem, takiego gatunku obcego, który się już jest, uważamy go za zadomowionego w naszych wodach. I no właśnie, i to jest, słuchajcie, 800 lat, tak byśmy mniej więcej w tym okresie. I teraz przechodząc już do tych pozostałych gatunków ryb, w ciągu tych 800 lat, proszę sobie wyobrazić, że tak się stało, że około 1/3 gatunków w ichtiofaunie Polski to są gatunki obce, w tym inwazyjne. To jest dużo. Tutaj dochodzimy do takiego ważnego aspektu, jakim jest działalność człowieka, bo i może zacznę od razu od drugiej strony, z tymi inwazjami biologicznymi, dlaczego o tym warto mówić. Dlatego, że chociaż z jednej strony mamy tego karpia 800 lat wcześniej, a teraz mówimy, że jest to problem na czasie. Bo to jest kwestia związana z tempem, ten termin tempo, przyspieszenie rozwoju cywilizacyjnego, którego jesteśmy uczestnikami. Ja mówię o okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Więc to tempo jest tak niebywałe, że pewne gatunki, które zawsze od zarania cywilizacji były przez człowieka przenoszone, tak, na nowe dla nich tereny, ten proces uległ takiemu wykładniczemu przyspieszeniu. I to stanowi problem. Ale to znaczy, że obcy gatunek to jest taki, który, nie wiem, przypłynął do nas, bo okoliczności przyrody mu na to pozwoliły, czy obcy gatunek jest wyłącznie wtedy, kiedy człowiek go przetransportuje? Skłaniałbym się ku tej drugiej opcji i tak generalnie to jest wpisane w definicję gatunku inwazyjnego, że to jest gatunek, który w wyniku działalności człowieka, to znaczy człowiek pewne granice znosi albo po prostu je przenosi i w wyniku tego następuje taka bardzo dynamiczny wzrost zagęszczenia populacji, liczebności i to wywołuje pewne reperkusje, konsekwencje w środowisku. Bywa, że katastroficzne. Ja użyłam tego terminu bywa, dlatego że takie gatunki stricte inwazyjne to jest zaledwie 1% gatunków obcych. Tak? To też warto podkreślić. Czyli że to nie jest tak, że jak jakiś gatunek jest przeniesiony, to on już zaraz tutaj nam spowoduje katastrofę ekologiczną. Właśnie i teraz też chciałem jakby nawiązać do tego, co pan profesor powiedział. Czy każdy gatunek jakby z definicji jest ten nowy, jest zły? Czy może są takie, które mają jakieś pozytywne? Tak, co to znaczy, że jest inwazyjny, że każdy inwazyjny jest obcy, ale nie każdy obcy jest inwazyjny. Tak, to już to wyjaśnię. Jeszcze tylko może dopowiem to, co do pytania poprzedniego pani redaktor, że na przykład ptaki migrujące, które od nas przelatują na jakiś okres, to
nie są gatunki obce, albo takie, które w sposób naturalny, czyli powolny się rozprzestrzeniają, bo na przykład człowiek zmienił środowisko i się zmienia zasięg występowania. I to też jest... ten bocian, o którym wspomniałam, tak. Taki jest dyskusyjny, bo on przecież tak. Też jest nie tylko polski, tylko pół roku właśnie. Sobie siedzi w ciepłych krajach, to może on tak naprawdę migruje do Polski, a nie z Polski. Kosmopolita. Tak. Więc tutaj tym terminem takim klucz jest właśnie ta działalność człowieka i tempo tego procesu, tego co się dzieje. To trzeba wpisać takie globalne zmiany. Natomiast wracając do tego dobre i złe, to zacznę może od tego, że w ogóle nie powinniśmy gatunków tej terminologii używać, że jest gatunek dobry albo zły. Problem jest szerszy, bo słuchajcie, no, żeby w ogóle mówić o tym, że jakiś gatunek postępuje w tych kategoriach, czy osobnik, to musielibyśmy sięgnąć do tego, czy on ma świadomość w ogóle pewnych wyborów tego, co robi, czy działa. I okazuje się, że u ptaków ta świadomość wiąże się z intencjonalnością. U człowieka ta intencjonalność jest mierzona na 5., 6. poziomie, czyli my sobie możemy myśleć tak, jak co druga osoba o nas myśli, kiedy my coś powiemy i jak my na to mamy teraz zareagować i tworzymy alpejskie kombinacje. Natomiast u ptaków i ssaków odkryto tę intencjonalność na 2. poziomie. To znaczy na przykład pies patrząc na nas, on sobie kombinuje, co się dzieje w naszej głowie, co może na tym zyskać, tak? Ale to jest 2. stopień. Zasadniczą rolę odgrywają instynkty. Więc tej intencjonalności takiej, którą moglibyśmy wpisać w kategorię dobra i zła, ja tutaj nie widzę. Więc od razu prosiłbym, żeby natura nie jest ani dobra, ani zła. Ona po prostu taka jest. Drapieżnik, który atakuje ofiarę, nie przypisujmy mu tej intencjonalności, która nas ludzi dotyczy. Natomiast czy wracając do gatunków, gdybyśmy przyjęli taką tutaj kategorię, że gatunek ten, który powoduje negatywne skutki. Jakie to są negatywne skutki? I dla kogo? I dla kogo? Zdefiniujmy je. Koniec końców to myślę, że chodzi o nas. Że tak naprawdę to my myślimy o tym, jak my jako populacja ludzka, czy jako człowiek w ogóle, w jakich warunkach będziemy egzystować, czy będziemy się musieli ograniczać, czy też może, ach, to jest alternatywna wizja, że będziemy mieć taki rozwój technologiczny, że on rozwiąże sam problemy, które ze sobą niesie, prawda? Ale generalnie to idzie o nasze przetrwanie. Bo przyroda, my często ją traktujemy tak. No tak, ale stąd jest właśnie to pojęcie, które wiem, że jest krytykowane przez część przyrodników, pojęcia szkodnika, czy gatunku neutralnego, czy pozytywnego. Jak pan do tego podchodzi? To ciekawe. Tak, to znaczy w takim rozumieniu ekolog, będąc ekologiem, to dla mnie pojęcie szkodnika, ono się wiąże z takim oddziaływaniem na środowisko, które powoduje zniszczenie, zmianę, zmniejszenie różnorodności biologicznej. I tak jest to wpisane w definicję gatunku inwazyjnego. To jest taki, który po pojawieniu się, kiedy jest liczny, tworzy taką samą istniejącą już populację, zwiększa swoją liczebność, on wpływa na rodzime gatunki. Może na przykład powodować, że jakieś zanikną na danym terenie, albo też zmienia różnorodność biologiczną. I w tym sensie inwazyjny gatunek jest szkodnikiem, bo zmienia, tak? Bo wracam do tej różnicy między obcym a inwazyjnym. Tak, i to jest ta różnica. Obcy może się pojawić i on może nie wywoływać takich zmian. Może nawet koegzystować z gatunkami rodzimymi, czyli tworzyć jakiś nowy układ, ale który nie powoduje takich katastrofalnych, drastycznych zmian. Na przykład gatunki, które się już zadomowiły. Tak? Natomiast gatunek inwazyjny to jest taki, który ewidentnie zagraża tej różnorodności biologicznej i to ma daleko idące konsekwencje również w gospodarce. A czy możemy podać przykłady takich gatunków, które no właśnie wywołują takie zmiany? Bo myślę, że słuchacze będą tym zainteresowani. Tak, no takim sztandarowym przykładem jest minuk morski, który jest w Europie gatunkiem chronionym, a w Ameryce Północnej, w Wielkich Jeziorach Amerykańskich on doprowadził do katastrofalnych zmian w sieci troficznej tych jezior. I to pojawił się tam... Czyli takiej sieci pokarmowej, tak? Kto kogo je. Tak, ale on, no bo to on prowadzi tryb taki półpasożytniczy. On, nie wiem, czy państwo wiecie, minogi, te dorosłe postacie, one po prostu żywią się limfą, krwią ofiar ryb łososiowatych, do których się potrafią przyssać. I to powoduje, generalnie pasożyt nie zależy mu na tym, w cudzysłowie, żeby uśmiercić swojego żywiciela, a tutaj mamy jednak był bardzo duży wzrost śmiertelności. I od połowy ubiegłego stulecia, ogromne nakłady finansowe
na walkę właśnie z minogiem strumieniowym w tych jeziorach, wielkich jeziorach Ameryki Północnej. Minogiem morskim. Tak, minogiem morskim. I ta walka trwa do dzisiaj. Chyba jeszcze bardziej spektakularnym przykładem, jeśli chodzi o ryby, to jest okoń nilowy. I jezioro Wiktorii w Afryce, bo tutaj nasze jeziora to są jeziora polodowcowe, których historia sięga około 10 tysięcy lat. Tam mamy jeziora, którego historia sięga milionów lat. To są podtektoniczne. I jezioro Wiktorii jest takim specyficznym w skali światowej, dlatego że tam jest unikatowa ichtiofauna, która składa się z bardzo wielu gatunków endemicznych, które występują tylko tam i nigdzie indziej. Do dzisiaj tam odkrywa się nowe gatunki, ta taksonomia się zmienia. Myślę teraz o rybach pielęgnicowatych, cichlidę. I to jest ciekawy przykład, bo dlaczego tego wprowadzono okonia nilowego? Dlatego, że chodziło o pobudzenie rybołówstwa, ale też o to, żeby była żywność dla mieszkańców w Afryce, żeby mieli pracę, żeby mieli lepsze połowy gospodarcze. Poniekąd to się udało. To się udało, ale spowodowało wytępienie dziesiątków gatunków ryb pielęgnicowatych. To o czym to świadczy? O tym, że te ekosystemy bywają tak skomplikowane, że bo nie sądzę, żeby ktoś to zrobił, może naiwnie myślę, ale nie sądzę, żeby ktoś to zrobił z pełną świadomością, do czego to doprowadzi. Tylko rozumiem, że to jest tak skomplikowany system, tak? Tak, doskonałe pytanie, bo kiedy zapytalibyście mnie państwo o pozytywne i często studenci pytają, pozytywne, negatywne skutki, zresztą my na seminariach to omawiamy. Więc te pozytywne to możemy dostrzec w takich krótkofalowych efektach. Czyli na przykład ktoś, mamy mszycę, tak, i teraz trzeba jakąś, pomysł jest, żeby sprowadzić biedronkę, prawda, azjatycką, która będzie nam ograniczała to zagęszczenie mszycy. No i to rzeczywiście działa, no więc czy jest pozytywny skutek? Tak, mamy wyższe plony. Ale potem, że ten gatunek się rozprzestrzeni i zacznie nam konkurować z rodzimymi i je niszczyć, to jest już efekt długofalowy. I wie pani, nawet jako badacz, to myślę tak, my badamy te zależności przyczynowo-skutkowe, takie krótkie efekty, to znaczy jak one wpływają na populację ofiar, jak wpływają na konkurentów, ale już efekty długofalowe, długoterminowe, co się dzieje w ekosystemie, jakie są zmiany na poziomie biocenos, ekosystemów, o tym wiemy znacznie mniej. Ale nie da się tego zrobić, nie ma modelowania takich, ja już od razu widzę superkomputery, programowanie, wrzucanie wszystkich agentów, jak to się mówi, czyli graczy w tym ekosystemie, no i włączamy program i jazda, nie? No więc to jest odpowiedź na pani pytanie, do tej pory natura jest nadal tak skomplikowana, że my nie jesteśmy sobie w stanie przewidzieć wszystkich. Jeszcze mam pytanie, bo to są przykłady spoza granic. A jakbyśmy na nasze podwórko, to gatunki takie, ale takie inwazyjne typowo, nie mówię o obcych, ale takie, które rzeczywiście możemy nawet nieświadomie. Tak się, drodzy państwo, złożyło, że te gatunki stricte inwazyjne w naszych wodach to są niepozorne ryby, bo są to ryby małych rozmiarów, to znaczy to osiągają przeciętnie około 10 cm długości. Mają takie specyficzne cechy, mianowicie żyją krótko, do kilku lat. Mają tarło porcyjne, czyli rozradzają się kilka razy w ciągu roku. Wiele tych gatunków, co jest ciekawe, samce opiekują się potomstwem. Składają ikrę w miejscach takich gniazdach, zakamarkach. Tak. I właśnie te cechy powodują, że one mają taką dużą zdolność do penetracji rozmaitych środowisk i znajdowania w nich odpowiednie warunki do życia. I jednymi z przedstawicieli takich ważnych regionów, z których pochodzą te inwazyjne gatunki, to jest region Ponto-Kaspijski, obejmujący Morza Czarne, Kaspijskie i duże rzeki, które do nich uchodzą, te dolne odcinki rzeki. Tak się złożyło, że pod koniec ubiegłego stulecia, pod koniec lat 90. one nagle zaczęły się rozprzestrzeniać w Europie. I takimi dużymi szlakami dużych rzek, jak właśnie Dunaj czy Ren, Wisła, ponieważ rzeki w Europie są połączone siecią kanałów sztucznych. Zaczęliśmy to rozprzestrzenianie obserwować. Ja pamiętam na kongresie ichtiologicznym w 2004 roku doktoranci byli tym tematem zachwyceni. To jest coś niebywałego. Coś takiego się dzieje. Mówimy oczywiście w cudzysłowie o tym. Chodzi o podkreślenie, jak spektakularne było to zjawisko. Myśmy, pamiętam, pojechali z studentem badać sandacza z Wiśla, z połowu mamy nagle większość takich dziwnych ryb, których nie znaliśmy. To był 2000 rok. Okazuje się, że była to babka łysa, taka dynamiczny pojaw. I te ryby, my tutaj głównie się zajmujemy właśnie ich badaniem,
I oprócz tego takie gatunki jak czebaczek amurski, wspomniałeś, Michale, o tym, że one mogą być zawleczone, to jest takie słowo. Mianowicie to jest ryba, którą wraz z materiałem zarybieniowym, czyli jeżeli powiedzmy przewożony jest materiał karpia czy innych gatunków azjatyckich jak amur biały do ośrodka hodowlanego, to trudno jest zapewnić, żeby ten materiał zarybieniowy był czysty. To jest problem, z którym się zderzają pewnie hodowcy komercyjni cały czas, żeby ten materiał był czysty, a później razem z wodami, które są odprowadzane ze stawów hodowlanych, te gatunki trafiają do wód otwartych. I jak można taką mapkę, profesor Witkowski swego czasu zajmował się tym rozmieszczeniem czebaczka amurskiego w Polsce, to widać wyraźnie, że to jest w okolicach takich dużych ośrodków hodowlanych. Tak. One się tam rozprzestrzenia. Ja powiem szczerze, że to jest z własnego doświadczenia, bo zajmujemy się w firmie też między innymi badaniem ichtiofauny. To ten czebaczek rzeczywiście coraz częściej i to na terenie całej Polski się pojawia w mniejszych rzekach, w małych, w stawach, czy w centrach miast, czy poza. Dominuje też bardzo często, jeżeli chodzi. Czyli często te gatunki się mogą pojawić przypadkiem. To nie jest tak, że człowiek decyduje, to teraz nie wiem, przenosimy właśnie, tak jak było w przypadku tego okonia, o czym pan mówił, ale to jest, jak mówicie, zawleczone, tak, że po prostu jakoś się... Tak, ale też często jest tak, że akwaryści mogą robić, wypuszczą ryby, to w przypadku trawianki, która pochodzi z Półwyspu Koreańskiego i tutaj wiemy, no praktycznie chyba pewność jest, że to akwaryści wypuścili ten gatunek do wód otwartych i potem on się rozprzestrzenił w bardzo szybkim tempie. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że czy intencjonalnie, czy nieintencjonalnie, to jest w wyniku działalności człowieka. No tak. To się właśnie wpisuje w tą... Natomiast tu przyczyny mogą być różne. Pamiętam na jednej z konferencji, jako jeden z badaczy wywołał takie zainteresowanie na sali, bo on badał zależność pomiędzy zagęszczeniem złotych rybek w tych zbiornikach w Wielkiej Brytanii, a odległością od drogi publicznej i wyszła mu ścisła korelacja. To się wiąże z tym, że hodowcy, na przykład akwaryści, likwidowali hodowlę, a nie chcieli robić krzywdy tym rybkom, więc pomysł był taki, no to wypuśćmy je do zbiornika, do natury. I to była też jest jeden tutaj zagadnień. Warto powiedzieć, że tak naprawdę czasami nie chcąc robić krzywdy, tak jak w tym przypadku, możemy zrobić paradoksalnie dużo złych rzeczy środowisku naturalnemu, prawda? Tak. Trzeba o tym mówić, bo często spotykamy się z tym, że hodowcy różnorakich zwierząt wypuszczają je po prostu środowiska naturalnego i potem jest z tym problem. Tak, i tutaj myślę, że trzeba od razu odpowiedzieć na pytanie, dlaczego my mówimy źle o gatunkach inwazyjnych. Odwróćmy sprawę, powiedzmy sobie, no tak jest w przyrodzie, możemy przyjąć taki eksperyment myślowy teraz sobie stosować, no przecież tak jest w przyrodzie, że gatunki jedne wymierają, inne się były, przecież wielkie wymierania w historii Ziemi. No i wygra silniejszy, czyli raczej silniejszy, lepiej dostosowany. Tak. Bardzo dziękuję, tak, to lepiej dostosowany. Dlaczego właśnie my akurat te piętnujemy gatunki inwazyjne? No więc ja od razu odpowiem na to pytanie, bo musimy zmienić perspektywę, popatrzmy na to w skali globalnej. Jeżeli chodzi o różnorodność biologiczną w skali globalnej, jeżeli pewne gatunki o pewnych cechach na różnych miejscach, kontynentach będą zdobywały przewagę, to prowadzi do homogenizacji biota, czyli ujednolicenia tej różnorodności w skali globalnej. Jeżeli teraz tak spojrzymy na to, to jest podobny czynnik o podobnym oddziaływaniu jak zmiany klimatyczne na przykład, tak? Jak proces w hydrobiologii niezwykle ważny, eutrofizacji. To jest przecież jakości wód, to, że mamy żyźniejsze wody. To jest kwestia przyspieszenia wywołanego przez człowieka w ciągu 50 lat. Tylko wyjaśnimy, kwestia żyźniejsze wody brzmi pozytywnie, ale to często jest problem. Tak, to jest problem, dlatego że to w tej chwili, to może też krótko kilka słów komentarza. Ryby, jak my je zupełnie też jest taka, postrzegamy. Ja pamiętam, jak czytałem pierwsze podręczniki ichtiologii, jak jeszcze byłem studentem i sięgałem do książek z ubiegłego stulecia. To ryby były przedmiotem takiego obiektu zainteresowania pod kątem gospodarki rybackiej, czyli pewnego produkcji żywności, którą odławiamy i po prostu możemy konsumować. I było takie nastawienie na to, żebyśmy produkowali jak najwięcej tej żywności. Gatunki przemysłowe tak zwane, tak o konsumpcyjnych rozmiarach. I potem wypłynęła kwestia, i to są lata 80., już, gdzie nagle okazało się, że się zmieniła jakość wód.
w jeziorach. Ona się zmieniła w wyniku działalności człowieka, to znaczy jeziora uległy przyspieszonemu procesowi eutrofizacji, czyli wzrostu żyzności. Jednym z takich dokuczliwych skutków jest pogorszenie warunków tlenowych w skali całego jeziora. Zmiany w faunie to są zmiany w skali całego ekosystemu. I teraz te ryby, mówiąc o rybach, to patrzymy na przykład w skali ekosystemu pod kątem jak gospodarować rybami, żeby nie pogarszyć jakości wody, a ją wręcz polepszyć. Czyli jest zupełnie zmiana tego widzenia. Więc dlatego ja tutaj podsuwam Państwu pod rozwagę tą perspektywę tej skali globalnej, tego ujednolicenia biota. No i wracając teraz do tej kwestii, o której wspomniałeś, Michale, dlaczego musimy do hodowców, którzy wypuszczają te ryby, bo ja sobie jestem w stanie zrozumieć taki stosunek emocjonalny. Wiadomo, do każdego zwierzęcia. Jestem w stanie zrozumieć ten, no ale teraz, żeby mieć świadomość, no i właśnie, żeby daję to Państwu pod rozwagę, bo ktoś może powiedzieć, no cóż, to wypuszczenie tej jednej rybki, co takiego może spowodować, więc jak wcześniej powiedziałem, zaledwie 1% tych obcych powoduje takie katastrofalne zmiany, o jakich mówimy. Ale jeśli te zmiany wystąpią, to są często nieodwracalne. Więc lepiej po prostu dmuchać na zimne i działać z rozwagą i ostrożnie. No właśnie, pytanie od razu mi się nasuwa, czy jest możliwość zwalczania tych gatunków inwazyjnych? Jest to bardzo trudne. W przypadku ryb jest to bardzo trudne, a tutaj użyję, ja się konsultowałem w tej sprawie, bo swego czasu to rozważaliśmy tutaj w gronie w Polsce ichtiologów i osoba, która się też zajmuje gatunkami inwazyjnymi, ma większe doświadczenie ode mnie. Powiedziała mi wprost, mówi, Tomasz, ja uważam, że nie ma takiej możliwości. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze jest to technicznie bardzo trudne, no bo jak teraz selektywnie, wyobraźmy sobie, weźmy przykład, mamy nieduży zbiornik wodny, który nagle mamy trawiankę, mamy czebaczka amurskiego i mamy naszą rodzimą strzeblę, tak? I teraz jak selektywnie te gatunki odłowić, pozyskać, ale jak zrobić to tak skutecznie, żeby... Trzeba wszystkie. Wszystkie. Mhm. Tak. No więc takie coś wykonywano. W Wielkiej Brytanii były prowadzone akcje zwalczania. One polegały na tym, że w drastycznych takich sytuacjach zbiornik całkowicie wytruwano wszystkie ryby za pomocą substancji biobójczej rotenonu, czyli usuwano z niego ichtiofaunę i zarabiano od nowa gatunkami rodzimy. Muszę przyznać, że budzi to mój sprzeciw no moralny. No właśnie. I dlatego budzi to protesty społeczne i pytanie jest, czy jest to gra warta świeczki. No akurat tam chodziło o takie miejsca, w których one mogły z takich hotspotów rozprzestrzeniać się na inne tereny. Wtedy podjęto taką drastyczną decyzję. Ale pokazuje to, że jest to bardzo trudne. No wyobraźmy sobie, jak teraz usunąć ryby babkowate, które są rozprzestrzenione w Wiśle. Wiśle nie ma takiej możliwości. No. W tej chwili nie mam. Być może to zobaczymy, jak technologie się rozwiną, jak będzie. Technologie się rozwijają, przecież kwestia przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, jak wiedzieć mamy, że tych ryb obcych już nie ma, na przykład przy takich zabiegach. Można się pobawić w genetykę pewnie i na przykład spowodować, żeby samce były bezpłodne, czy tam, no tak jak w przypadku tak, komarów. Tak, ale było, kwestia nie? Nawet stwierdzenia, czy w ogóle wytępiliśmy to do całkowicie. No tak. To jest kwestia prawdopodobieństwa. Możemy pobierać próbki, czyli odłowy z jakimś prawdopodobieństwem określić, że już ich tam nie ma. No i pytanie, czy znowu nie przyjdzie jakaś kolejna fala, która... No więc samo to jest trudne. To badania, metody genetyczne, badania DNA, czyli środowiskowego DNA już pozwalają nam na to stwierdzenie. Ale to może w takim razie trzeba właśnie odpuścić te dość, z tego co pan mówi, często drastyczne zachowania, mm-hmm. bo no to będę takim adwokatem diabła. Mówi pan o tym, że się wyrównuje, że się robi homogenizacja w skali globu. No, oczywiście z rozróżnieniem stref klimatycznych to jasne. Co jest wynikiem działalności człowieka? No ale można by powiedzieć, no trudno. Jesteśmy też jednak wytworem tej przyrody. Okej, mamy swoje zachowania, które szybciej niż wcześniej to bywało, zmieniają przyrodę, ale tak po prostu jest. Być może za 2-3 pokolenia profesor podobny jak pan, przyszły ichtiolog, nie będzie się w ogóle przejmował tym, że kiedyś było inaczej. Tak jak nie sądzę, żeby pan się przejmował tym, jak było 1000 lat temu na przykład, czy 2000 lat temu. Może to jest walka z wiatrakami, zupełnie niepotrzebna. Ja się, proszę pani, bardzo przejmuję, dlatego że... tym, co było 2000 lat temu. Nie, przejmuję się tym, przejmuję się takim podejściem, ale to absolutnie nie jest atak w kierunku pani redaktor. To jest argument przedstawiony. Tylko tak, chodzi o to, że naprawdę z wielką troską spoglądam, bo może rozróżnimy, że to są dwa zupełnie inne systemy ekologiczne. Ten, który jest teraz zmieniany przez człowieka i to, co było wcześniej, te tysiące lat, o których pani mówi. My mówimy o pewnych procesach, które zachodzą w przyrodzie powoli,
o zmianach ewolucyjnych, które w ciągu życia człowieka czasami w ogóle nie możemy tego zauważyć. Procesy, które trwały miliony lat i nagle to wszystko ulega zaburzeniu, znika. Więc my musimy tam, gdzie jest to możliwe, pewne, gdzie jeszcze ten wpływ człowieka nie jest, nie wiem, w skali globalnej, to już chyba nie ma takich miejsc, które są niedotknięte działalnością człowieka, ale tam, gdzie są jeszcze w małym stopniu zmienione, to należy chronić, bo my tak naprawdę mało wiemy, a tą przyrodę tracimy. My mało wiemy o tych zależnościach ewolucyjnych, które są. Więc jeżeli je stracimy, a powstanie coś zupełnie nowego, tak jak pani redaktor wspomniała, to tracimy już możliwość poznania tego. To jest dziedzictwo, które my musimy też przyszłym pokoleniom przekazać. Nie możemy do tego podejść tak bardzo tylko użytkowo. Pytanie, pójdźmy krok dalej. Wspomniałeś, że badacie na wydziale. Zresztą sam w tym uczestniczyłem, robiąc swoją pracę magisterską, nie będziemy ukrywać. Wykonujecie badania na babkowatych przede wszystkim. To może przybliżymy, jak się wykonuje takie badania. Czym się zajmujesz tak naprawdę? Te badania, które prowadzimy, to są badania z jednej strony opisowe, czyli badamy rozmieszczenie tych organizmów w wodach naturalnych u nas w Polsce, badamy ich zagęszczenie, jakie one siedliska zajmują, jakie mają preferencje siedliskowe w rzekach. I tutaj ja uważam, że jedna z najprzyjemniejszych badań czy sposobów, których doświadczyłem, mianowicie to się odbywa, ponieważ te ryby są małe, pozbawione pęcherza pławnego, akurat ryby babkowate, którymi się zajmują, one spoczywają przez większość czasu na dnie, więc żeby się do nich dobrać, to my wymyśliliśmy coś takiego, że kończyliśmy kursy nurkowania i z tym całym sprzętem spędzamy czas na dnie rzeki. To tutaj... ich liczycie? Jedno. Tak, liczymy, tak, bardzo skrupulatnie je liczymy takim odcinkiem, na przykład rzeka. Śniło się panu potem w nocy? Będę mykał oczy panią, i znowu pan proszę widzi panią, to dno? Tak, i to są piękne sny. Ja nie wiem, tak jeszcze uwielbiam grzybobranie i pamiętam, że po takim grzybobraniu zamykam oczy i widzę wszędzie te czarne, my mówimy na nie czarne łebki, tak, i prawdziwki. Także po takich nurkowaniach ja zamykam i widzę te ryby w ich kryjówkach i w siedliskach i to są najpiękniejsze. Ale rozumiem, że, bo to jest interesujące. Tak. Nurkujecie i na jakimś odcinku liczycie to tak. zmieszczenie? To się jakoś na metr kwadratowy liczy, jak się nie pomylić, właśnie, ile już policzyć, bo ptaki się obrączkuje na przykład, nie? Tak, więc my mamy taką miarkę w postaci akurat ramienia, które sobie mierzymy i pod wodą w takim środowisku, które jest tak urozmaicone, takim mozaikowym charakterze jak rzeka, to przyjmujemy taki sposób, że po prostu płetwon rzek opada na dno losowo w jakimś miejscu i on opisuje teraz jakiś obszar, który tam jest w stanie spenetrować, mierzy go. Najpierw obserwuję, jakie tam ryby widać i muszę państwu powiedzieć, że niektóre nie boją się płetwonurka i wręcz są zaciekawione, wynurzają te głowy spod kamieni, spoglądają tam, kto tam im przeszkadza na dnie. Jaka rzeka jest przedmiotem badań? Brda. Powiedzmy, odcinek, że to jest... odcinek poniżej zbiornika Smukalskiego, bardzo ciekawy odcinek, dlatego że Brda jest taką specyficzną rzeką, bo ten dolny odcinek to jest bystry, ma taki charakter wód górskich i właśnie tutaj myśmy odkryli występowanie babki łysej w Brdzie. No i dlaczego my tak skrupulatnie akurat tam je liczymy? Ano dlatego, że również tam występuje gatunek objęty częściową ochroną. Ochroną częściową będący też wpisany na... Tak. Będący w spektrum zainteresowania Unii Europejskiej. Głowacz czyli... białopłetwy. Tak. Jeżeli pierwsze pytanie jest, czy ten gatunek obcy, inwazyjny może konkurować z jakimś rodzimym? Na pewno ta konkurencja, największe prawdopodobieństwo, że wystąpi, to jest kiedy mamy gatunek o podobnej biologii, zajmujący podobne nisze ekologiczne. I podobnie wyglądający. I głowacz jest takim gatunkiem, więc my nie tylko ten inwazyjny gatunek tam sobie liczymy na dnie, ale również głowacza białopłetwego. I to jest niezwykłe, dlatego że tradycyjnymi metodami nie byliśmy w stanie w ogóle stwierdzić występowania tych ryb. One są ukryte pod kamieniami. I dzięki temu bardzo wnikliwemu takim penetracjom na dnie udało nam się to określić, że jest tego dużo. One tam sobie współwystępują. I na przykład jakie czynniki powodują, że minimalizują te napięcia konkurencyjne. No i tu już wchodzimy w takie szczegóły ekologii. Ja muszę się gryźć w język, bo każdy badacz może godzinami opowiadać o swoich badaniach. Ale to właśnie o to chodzi. No dlatego też Michał wymyślił ten odcinek, a ja tutaj przyjechałam specjalnie do Torunia. To jest mnie ciekawi to, czyli to jest raczej takie szacowanie, ile jest tych ryb, bo to jest jasne, tak, że się tak. dokładnie nie policzy. Natomiast mnie też bardzo interesuje, skąd pan na przykład wie, jakie one mają preferencje, jeśli chodzi o menu.
oni, co lubią jeść, to znaczy, a mówiąc tak poważniej, właśnie z którym gatunkiem mogą wchodzić w konkurencję, bo są właśnie w tej samej niszy, jak pan powiedział. Skąd pan nam może wiedzieć? Tak, no tutaj nas zainteresował przede wszystkim ich związek z podłożem, dlatego ponieważ akurat te ryby nie mają pęcherza płatnego i one większość czasu spoczywają na dnie, więc ten związek, zakładamy, musi być ścisły i musi być dla nich ważny. I sprawdzaliśmy, jak one są rozmieszczone na przykład na dnie. Ja tutaj myślę, że jakoś odczytuję intencje pani redaktor, bo chyba chciałaby pani zapytać, to liczenie tych ryb na dnie, ale tak naprawdę po co to wszystko, prawda? Po co to liczenie? Co to daje takiego? I poza tym, że kurs nurkowania. Poza tym, że kurs nurkowania i że badaczem jest przyjemny. Bardzo zazdroszczę. No, no więc tutaj tak, no, podam jeden z... Że wrócić do doktora trzeba. No, tak. Trzeba chyba wrócić. Tak, tak. Jeden z takich rezultatów takich badań, one pozwalają ocenić, jaka jest zależność zagęszczenia, na przykład pomiędzy osobnikami jednego gatunku i drugiego na danym typie siedliska, czyli na przykład na żwirze, albo na piasku, albo na jakimś innym typie, który sobie tam określimy. Jeżeli ta zależność jest negatywna, to jest to wskazówka, pewna przesłanka, że one się tam nie lubią, tam dochodzi do jakiejś interakcji. Nie mogą być sąsiadkami. Nie mogą być sąsiadkami. I to jest na przykład uchwycenie w warunkach naturalnych konkurencji w przypadku ryb jest niezwykle trudne. One się przemieszczają, to jest środowisko trudne do spenetrowania i to jest taka jedna z przesłanek. I teraz my staramy się, na ile możemy, i stąd to nurkowanie, myśmy dlatego chcieliśmy to ugryźć jakoś, na ile możemy, staramy się takie przesłanki znaleźć i potem idziemy z tym do laboratorium. I w laboratorium zaczynamy eksperymentować. I tam mamy już warunki kontrolowane, to znaczy nie mamy już rzeki z tą wielością warunków i my nic nie potrafimy odpowiedzieć, bo możemy tylko z pewnym prawdopodobieństwem domniemywać na podstawie takich badań opisowych, że mogłoby być wpływ, na przykład prędkość przepływu wody jakoś tam determinuje, czy minimalizuje te napięcia, bo te ryby sobie jedne radzą z tą prędkością bardziej, inne mniej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w laboratorium my już mamy w pełni kontrolowane warunki i wybieramy sobie taki jeden czynnik, wie pani, jak na przykład właśnie rodzaj pokarmu, czy jak prędkość przepływu wody jakiś, który sprawdzamy, jak one ryby reagują na ten konkretny. No i tutaj też dochodzą kwestie takich badań już, które chyba najbardziej mnie interesują, to są badań nad zachowaniami ryb, nad takimi subtelnymi przejawami ich takich cech jak eksploratywność, jak zdolność do zajmowania nowych siedlisk, jak neofobia, na przykład jak sobie radzą z sytuacjami stresowymi powodowanymi nowym środowiskiem. Okazuje się, to są też badania ostatnich lat, które pokazują, że ryby no, mają w tym względzie wiele do powiedzenia. Mają takie cechy osobowe w obrębie populacji, niektóre są bardziej odważne. I są taką forpocztą na przykład. Czyli podczas tej inwazji. Że to są jakieś cechy osobnicze już. Tak. I one mamy pewną, tak jak mamy pewną frekwencję genotypów w populacji, tak mamy pewną frekwencję osobników odważnych, nieodważnych, eksploratywnych, różnych, rozmaitych. Ale to by pan zaryzykował takie stwierdzenie, że ryby mają osobowość? No jest to takie, znaczy w takim rozumieniu jak mają ludzie, nie. W takim no to jasne, tak, ale tak, jak wiemy w tym świecie biologicznym, wiemy, że ludzie długo i biolodzy również zazdrośnie strzegli wielu cech, że one są wyłącznie ludzkie i przez lata odkrywaliśmy, że to jest raczej taki gradient, że to się wyłania gdzieś tam na przestrzeni ewolucji. Wiele cech, które występują u nas w jakiejś mniejszej, powiedzmy słabszej formie, występuje też u innych zwierząt naczelne, to jest jasne, ale ryby nie, raczej je widzimy jako takie maszyny biologiczne, tak? A jak to jest? No więc mają na przykład swoje takie cechy, które są, na przykład kiedy jest dany osobnik jest odważny, tak byśmy go określili, to my możemy robić różne testy na tą odwagę, a on w tych wszystkich testach pokaże nam, że jest odważniejszy od kolegi. W tym samym gatunku. Tak, czyli to jest jego cecha. To jest jego cecha. I... A to taki karp w wannie się bał? No myślę... Zastrzeliła mnie pani tym pytaniem, bo ono się wydaje takim pytaniem oczywistym, to znaczy no, bał się na pewno. To jest lęk czy strach i wszystkie fizjologiczne reakcje, które są z tym związane, to jest taki mechanizm utrwalony ewolucyjnie, jak najbardziej tak. Ja pamiętam, jak wchodziłam do łazienki, to jeszcze były takie czasy, gdzie ten karp gdzieś tam pływał tak. we mnie i on się tak trzepotał i chlapał wszystko do góry. Jak najbardziej. I ja wierzyłam, ale już... że on uciekał przez odpływ. Tak, przez ale już zaczynam nadążać nad zamyślą pani redaktor i ja bym poszedł dalej. To znaczy ryby nie tylko odczuwają taki właśnie stres, dyskomfort, lęk, czy reagują, ale są niezwykłe, jeśli chodzi o uczenie się.
Wiemy coraz więcej na temat tego, jak ryby się potrafią uczyć dalej. Ich zachowania socjalne. One się uczą od innych osobników. I to jest jeden z elementów, który badamy, bo okazuje się, że ryby potrafią, obserwując inne osobniki i zachowanie, dostrajać do tego swoje. Czyli na przykład, jeżeli inny osobnik jest wystraszony i się boi, to jest to dla innego osobnika sytuacja alarmowa za pomocą tylko bodźców wzrokowych. I to tutaj zrobiliśmy to w ten sposób, że namocowaliśmy się z tym, bo nagraliśmy zachowania ryb na filmach, które potem im prezentowaliśmy na ekranach komputerowych. Ale trzeba najpierw wiedzieć, że one coś widzą na tym ekranie, bo to nie jest takie proste, więc z tym się namocowaliśmy. Jak to odbierają, bo to przecież... Tak, i udało się nam, zadawaliśmy pokarm, udało się stwierdzić, że one widzą, że reagują na ten pokarm, więc wtedy tutaj w ramach doktoratu była wykonana taka część badań. Rozumiem, że po prostu na filmie był pokarm, tak, i one reagowały na ten, który na przykład jest na filmie, tak? Czyli uderzały na przykład w ekran, czy... Tak, i to jest część eksperymentu. Bardzo ciekawe. I potem były już zachowania innych osobników i mamy tutaj dowody na to, że one reagują. Ale teraz, co jest ciekawe, reagują nie tylko na osobniki własnego gatunku, ale reagują też na inne gatunki. Teraz proszę sobie wyobrazić, to jest kolejny efekt, bo pani mnie pytała o tą złożoność w ekosystemie, a ja już teraz całkowicie rozkrzydła rozłożyłem, już teraz szybuję, także proszę mnie powstrzymać. Ale wyobraźcie sobie teraz coś takiego, woda, rzeka, jezioro. Jest takie pojęcie, termin jak gildia ofiar. Czyli mamy zespół ryb małych rozmiarów, różnych gatunków i one mają jeden z ważnych celów życiowych – obronić się przed drapieżnikiem. I teraz to jest tak, że ta obrona jest bardziej skuteczna, jak one się komunikują między sobą. I teraz pojawia się inwazyjny gatunek i myśmy sobie zadali pytanie, co takiego teraz będzie? Czy on jest taki groźny, że tylko jest biorcą sygnałów, ale nie daje od siebie nic, czyli czerpie korzyści z tego zespołu i w ten sposób zdobywa nad nim przewagę konkurencyjną nad innymi osobnikami. Tak udało się to rozstrzygnąć, jak państwo myślicie. Okazuje się, że ta na przykład babka szczupła czy babka łysa, te, które są w Wiśle, one są zarówno, przepraszam, babkę szczupłą zbadaliśmy, łysy jeszcze nie, jest zarówno biorcą, jak i dawcą sygnału. Znaczy nasze rodzimy reagują też na jej, ale uwaga, na jakie sygnały? Też na sygnały chemiczne, które są uwalniane na przykład w trakcie ataku drapieżnika. Nie wiem, to czy państwo... A to o czym to świadczy? O uniwersalności tych sygnałów, tak? To świadczy o uniwersalności sygnałów, dokładnie. I świadczy o tym, że teraz taki gatunek, który się pojawia w zespole, on, znaczy wniosek jest taki w kontekście naszej rozmowy. On wpływa na komunikację chemiczną w obrębie gildii ofiar. Czyli zobaczcie, jak daleko idące zmiany i subtelne, o których my może zupełnie nie wiemy. Ja jeszcze trochę podrążę te kwestie osobowości ryb, czy różnic między pojedynczymi osobnikami, bo to się wydaje szalenie ciekawe. Pan mówi o tym, że one reagują na inne ryby, na sygnały, które wskazują na strach. No to mnie niespecjalnie imponuje, bo to raczej się kojarzy z takimi bardzo instynktownymi, podstawowymi zachowaniami. A czy ryby są w stanie się nauczyć, nie wiem, że w tamtym miejscu jest więcej pokarmu, albo żeby lepiej unikać tej okolicy, bo tutaj częściej przychodzą te dziwne, dwunożne osoby z czymś, co nazywają wędkami. Czy tego też są w stanie się nauczyć? No, nasze badania nie wskazały. Znaczy, myśmy odkryli ten działanie tego właśnie silnego bodźca. Zaczęliśmy od tego silnego, a potem nasza droga jest, żeby sprawdzać te słabsze. Ale nie wykluczałbym istnienia właśnie takich nawet złożonych zależności. Bo przecież u ryby wykształciły coś takiego w toku ewolucji jak ławica. To jest niesamowite. To jest niesamowite funkcjonowanie wokół ławicy, a więc tam też one się zmieniają. Tam też są osobniki na przykład, które wypływają do drapieżnika i go testują, wracają do ławicy, przekazują. A bawią się? Dobre pytanie. Myślę, że ryba potrafi mieć zachowania, które możemy traktować jako zabawę. To pewnie akwaryści trudna mogli. Odpowiedź biologa. Myślę, że akwaryści tutaj mogliby coś powiedzieć. Czy oni widzą, czy ich ryby wykonują czynności... Niepotrzebne. Tak, tak jest zupełnie niepotrzebne, nie? Tam na przykład jak czy przepływają w miejscu, w którym nie wiem, jest większy przepływ wody i na przykład powtarzają to kilkukrotnie. Ja miałem takie obserwacje, ale czy to jest zabawa, czy to jest po prostu potrzeba, nie wiem, dotlenienia na przykład organizmu? To... Tutaj trzeba być bardzo ostrożnym, bo proszę zwrócić uwagę, że my mamy taką skłonność do antropomorfizowania zwierząt, ich zachowań. Tak, ale tutaj od razu muszę dodać, że z jednej strony mamy skłonność do antropomorfizowania, a z drugiej mamy skłonność do odbierania
zaufania tym, tak, tu duży cudzysłów, niższym ewolucyjnie zwierzętom pewnych właśnie zachowań. Więc mnie ciekawi, szukam tego środka. Tak, ja myślę, że to jest ciekawe, że to byłoby doskonałe podsumowanie naszego spotkania. No, jeszcze ja, nie jestem, ja jestem zdecydowanie za tym złotym środkiem, bo nie wiem, czy państwo już taki pobrzmiewa to z naszego spotkania, że chyba tutaj szukanie jakiejś harmonii, złotego środka, rozsądnego podejścia jest kluczowe, jeżeli chodzi też o gatunki inwazyjne. Znaczy nie możemy tak a priori powiedzieć od razu, że wszystko musimy totalnie zwalczać i usuwać. Na pewno bardzo ważna jest kwestia badań podstawowych i poznawania tych efektów, które powodują. Na pewno nie należy tych gatunków odżegnywać od czci i wiary i traktować je jako coś, co należy tutaj tępić i niszczyć całkowicie bez rozpoznania takiego. No właśnie, i to też jest ważne, żeby wędkarze, czy osoby ogólnie korzystające z dobrodziejstw wód, umiały rozpoznawać gatunki inwazyjne, bo jednak ustawa mówi o tym, że trzeba te, po złapaniu ten gatunek trzeba, no niestety, ale tak, w jakiś humanitarny sposób uśmiercić. A jak się uśmierca w humanitarny sposób? No, nie wiem, nie ma chyba nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie. Natomiast pytanie brzmi, czy wszyscy korzystają, wędkarze potrafią rozróżnić gatunek, na przykład ten inwazyjny, którego nie należy wpuszczać z powrotem od naszych rodzimych, bo to nieraz no, mogą być jakieś problemy, takie już powiedzmy tu przyziemne, na przykład rozróżnić małego suma od sumika karłowatego, amerykańskiego, no pewnie początkujący wędkarz może mieć problemy, prawda, żeby to rozróżnić. Nie? Tak, no tutaj jeżeli chodzi o edukację, to ta rola wędkarzy uważam jest bardzo ważna. To są osoby, które mają kontakt z środowiskiem wodnym. I bardzo często bardzo dużą wiedzę, tak, jeżeli chodzi o, są bardzo zaangażowani, ta, no bo to jest też pewna jakaś taka przejaw tego, czym przyroda nam służy, że ten kontakt z przyrodą i to bycie nad wodą to jest coś bardzo ważnego dla wielu osób. Wędkarstwo jest jednym z przejawów tego, prawda? Więc na pewno jeżeli tym osobom zależy na tym, żeby na przykład jakość wód była lepsza, żeby nie powodować zmian w tych środowisku, które mogłyby być tak daleko idące, że potem nieodwracalne, to ja myślę, że tutaj jestem optymistą, że ta edukacja w środowiskach wędkarskich to jest coś bardzo potrzebnego i bardzo skutecznego. Jeszcze chciałem zadać takie pytanie, bo to jest też dosyć istotne obecnie, jeżeli chodzi o zmiany klimatyczne i rozprzestrzenianie się, no już stricte gatunków obcych czy inwazyjnych, jeżeli chodzi o ryby, bo w przypadku innych grup to wiemy, jak to wygląda. A jeżeli chodzi tutaj o ichtiofaunę, jaki to ma wpływ? Czy w tym sensie, że sam klimat powoduje, że pojawiają się u nas no nowe... No właśnie, czy my możemy się spodziewać, że wraz ze zmianami postępującymi może coś, możemy się spodziewać kolejnych gatunków? Bo jakby lista chyba nie jest zamknięta. Mamy tych gatunków kilka, możemy powiedzieć, że takich standardowych, ale czy my możemy się spodziewać, że będą jeszcze nowe? Czy mamy informacje, że na przykład w krajach sąsiadujących są gatunki, które jakby możemy ich oczekiwać u siebie? To jest dobre pytanie. To znaczy no, generalnie ocieplenie, zmiany klimatyczne to jest element, który może pogłębiać te negatywne skutki pojawienia się inwazyjnych gatunków. Bo część z tych inwazyjnych gatunków, to co jest przedmiotem badań, także tych ryb babkowatych, które tutaj prowadzimy, czy one mają większą tolerancję na podwyższone temperatury wody w okresie, w sezonie wegetacyjnym latem, czy mają większą tolerancję na zmiany termiki wód, na przykład na wiele czynników, czy mają tolerancję większą na to, co się... Kolejny ważny aspekt to jest zakwaszenie wód, acydyfikacja, która też jest problemem takim związanym ze zmianami klimatycznymi. Czy wraz, zobaczcie, to jest reakcja łańcuchowa, wraz z ocieplaniem klimatu to może sprzyja, czy wiąże się z procesem, o którym wspomniałem wcześniej, eutrofizacji. Powoduje to większe zmiany, jeśli chodzi o warunki tlenowe w ekosystemach, w jeziorach, bo mamy wtedy wyższą temperaturę, większe produkcje, czy rozwój glonów, większa, intensywniejsza fotosynteza, to ma dalsze konsekwencje. No ale gatunki z kolei ich odporność na deficyty tlenowe, czy ubytki tlenu w wodach, to są wszystko elementy ze sobą połączone. I teraz ja bym do tego nie zawężał tylko do temperatury, nie? Że jest gatunek bardziej ciepłolubny, no to on będzie ten inwazyjny, on może mieć takie właściwości, że ten zakres tolerancji jest większy i on po prostu będzie w lepszej sytuacji niż te nasze gatunki rodzime.
Tutaj nie odpowiem na pytanie, czy na 100% to spowoduje jakiś lawinowy napływ gatunków inwazyjnych na przykład do Polski. Nie mam takich danych, natomiast tutaj byłbym raczej pesymistą. To znaczy uważam, że ocieplenie klimatu spowoduje, że nasze rodzime gatunki będą w coraz gorszej sytuacji, a to będzie stwarzało coraz lepsze możliwości do napływu innych gatunków, które mogą się tutaj rozprzestrzeniać. Chciałam jeszcze pana zapytać o ryby jako naszych sąsiadów. Nauczyliśmy się, że sąsiadujemy w miastach, czy to z dzikami, czy trzeba uważać, jak czasami kaczki się przemieszczają przez ulicę, a takie ryby, czy one, nie wiem, ma dla nich znaczenie to, jak jest oświetlona okolica rzeki, albo ta kwestia zanieczyszczeń. Jak pan tak, nie wiem, stanie nad rzeką, to myśli pan właśnie o tych rybach jako naszych sąsiadkach. Czy one jakoś zauważają to, że są w mieście, albo nie? Pierwsza kwestia jest taka, że ryby są organizmami wodnymi, zmiennocieplnymi. One są bardziej uzależnione, jak porównujemy je do lądowych, czy lądowo-wodnych, do ptaków, czy ssaków, wydzików. One są bardzo uzależnione od środowiska, od jakości wody. Czynnikiem, który zobaczcie na lądzie, nie odgrywa jakiejś specjalnej roli. To jest tlen, ja o nim ciągle mówię. To w ekosystemach wodnych to jest jeden z podstawowych czynników regulujących właśnie występowanie organizmów. I teraz światło, o którym pani wspomniała, i też tak sobie domyślam się, że celowo pani wywołała ten temat, bo to jest temat aktualny, nadal nośny bardzo, to jest zanieczyszczenie światłem. I okazuje się, mamy przesłanki świadczące o tym, że ono powoduje daleko bardziej idące negatywne skutki w ekosystemach wodnych niż lądowych. Woda, zobaczcie, jest takim filtrem. To teraz zrobiłam wielkie oczy, bo myślałam, tak, że to tak, no ciekawe. Tak, ale to są rzeczy, których właściwie niedawno dyskutowaliśmy, więc ja nie mówię o czymś, co zbadano 10 lat temu, ale to jest coś, co się w tej chwili, o czym rozmawialiśmy na przykładzie jednej z prac, która właśnie powstaje. Bo zobaczcie państwo, myśmy to rozważali tak, że w ekosystemach wodnych, ponieważ woda jest filtrem, to po pierwsze mamy przenikanie światła do dna, ono jest daleko mniejsze niż w przypadku środowiska lądowego, zwłaszcza, że mamy wody mętne. Ale tak popatrzmy na to w kontekście ewolucyjnym. Wody, tego światła w ekosystemach wodnych zawsze było mniej niż na lądzie. Stąd też organizmy nauczyły się reagować na bardzo nikłe stężenia światła. Tak na przykład się dzieje wędrówki pionowe organizmów planktonowych. One też są uwarunkowane rytmem okołodobowym, ale światłem przede wszystkim. I okazuje się, że bardzo nikłe natężenie w granicach luksa, czy kilku luksów tam na dnie, które właściwie światło księżyca może za to odpowiadać, jest bardzo nikłe, powoduje już zmiany na przykład w intensywności żerowania organizmów, które są odpowiedzialne za rozdrabnianie materii organicznej. Czyli nasza cywilizacja jest dla nich szokująco jasna. Tak, jest szokująco jasna i tego, czego się obawiamy, że to jest chyba dobre słowo, bo to jest obawa na razie jeszcze, że właśnie w ekosystemach wodnych to może mieć daleko idące konsekwencje. I to jest fakt. To jest kwestia tutaj, to zanieczyszczenie światłem jest. Mówi się o tym, tak na to wskazuje, że światło LED-owe jest szczególnie niebezpieczne. No to jest ciekawe, bo w przypadku innych grup, czy przy projektowaniu nowego oświetlenia, tak to się właśnie zaleca, żeby skupiał się słup światła właśnie w dół, żeby nie robić owadów i tak dalej, żeby nie było kolizji z nietoperzami. Tak. A tak naprawdę możemy, jeżeli mamy w okolicy jakąś rzekę, która możemy zaszkodzić innej grupie organizmów tak naprawdę. I o tym się nie mówi. Ale to ja już nie widzę rozwiązania, bo gdzie się nie... Obecność człowieka zasadniczo szkodzi. No, tak. Wszędzie. Zawsze. W górę nie, w dół nie, w bok też lepiej nie, nic nie wyrzucać. To właśnie, to nie jest... Mówię o tym, że mam wrażenie, że część na przykład naszych słuchaczy może sobie pomyśleć, no Boże kochane, no musimy jakoś żyć jednak. I taka frustracja się może wkraść, nie? Że no to jak my mamy funkcjonować w końcu? No są to takie dwa alternatywne, już o tym wspomniałem. Pamiętam pracę jeszcze na studiach i tą pracę, wiecie państwo, zapamiętałem do dzisiaj. Zadaniem było właśnie napisanie dwóch alternatywnych takich scenariuszy rozwoju cywilizacji, w jakim kierunku ona pójdzie. Ja tam pamiętam, że... I to chyba, proszę mi poprawić, ale jest nadal aktualne, że jeden to jest ograniczenia, podaje skrajności, czyli że się ograniczamy. W pewnym sensie jesteśmy tego świadomi, tak, że będziemy musieli się ograniczać, albo bierzemy to pod uwagę, tak, cały czas się tego obawiamy. A drugi, bardziej optymistyczny, to jest taki, że rozwój technologiczny, ja nie jestem w stanie przewidzieć odkryć technologicznych za kilka lat, które nastąpią, być może zmienią nasze możliwości pozyskania energii albo ochrony natury. Tego nie wiemy.
Więc chyba ten złoty środek, no musimy po prostu i bardzo pracować nad nowymi technologiami. A katastrofa taka jak na Odrze może się powtórzyć? Myślę, że właśnie prawdopodobieństwo, znaczy jednym z elementów tego przyspieszenia rozwoju cywilizacyjnego i tych zmian, które następują w takim tempie, należałoby się spodziewać, że również, że większe jest prawdopodobieństwo powstawania takich katastrof. Dlatego nie możemy sobie tak zupełnie pozwolić na to, żeby to się działo. Tak? My musimy przewidywać pewne. Przewidywać i po prostu cały czas pracować nad możliwościami przeciwdziałań, czy minimalizacji takich skutków, takich efektów kaskadowych w środowisku, które, tak jak wcześniej powiedziałem, są bardzo trudne do przewidzenia. Podsumowując naszą rozmowę, jeżeli chodzi o gatunki te obce, czy inwazyjne, czyli nie antagonizujemy tak zupełnie, ale też jakby trzymamy rękę na pulsie. Tak. Obserwujemy, no nie stosujemy drastycznych metod ich eliminacji, tak jak to było robione w Wielkiej Brytanii. No i co? I badamy, sprawdzamy wpływ cały czas, jaki jest, z czego możemy się dowiedzieć, tak? W przypadku waszych badań tutaj robionych, czy w przypadku ośrodków, które no w całej Polsce są prowadzone badania nad gatunkami obcymi czy inwazyjnymi. Myślę, że ta rozmowa była bardzo ciekawa. Roboty panu nie zabraknie. Nie, to myślę, że to jest robota dla trzech takich profesorów i to jest ona 200 lat w przód, pewnie, to, jak mi się wydaje. No, ale to wie pani, 20 lat już badamy te gatunki inwazyjne, ale ja tak sobie spoglądam, też mówię, to są lata zaliczone, naprawdę. Dobrze przepracowane. Tak, cieszę się. No, pan tutaj trzeba wspomnieć, że pan profesor ma zespół, który no, znakomicie sobie radzi na tle no, międzynarodowym, można powiedzieć. Tak, ale to jest zasługa tutaj w dużym stopniu kolegi, mogę wymienić z nazwiska śmiało, pana tak, profesora Jarosława Kobaka, który w Toruniu właśnie rozwinął taką szkołę eksperymentatorską i on rozpoczął, nas właściwie zaraził tym eksperymentowaniem, a zaczęło się to od badań inwazyjnego obcego gatunku, ale już zadomowionego w naszych wodach, mianowicie małżara cicnicy zmiennej. I pani redaktor, to dopiero były opowieści o małżach, to ryby. To na następny raz, panie profesorze. Jaki był tytuł twojej magisterki? Oj, powiem szczerze, że Miałem dwie magisterki, ale tutaj robiłem wpływ przepływu. Tak, prędkości przepływu wody na rozmieszczenie. To był ten eksperyment i myśmy tutaj się bawili w takie hydrauliczne różne urządzenia, których nie zalaliśmy na szczęście. Dobrym był magistrantem? Bardzo dobrym i w tym sensie, że bardzo też zaangażowanym. I on, pamiętam, mogę zdradzić, bo to jest, uważam, urocze. Michał stanął w drzwiach i powiedział, panie doktorze, mówi, albo będę realizował pracę magisterską związaną z rybami, albo nie będę realizował w ogóle pracy wcale, więc ja nie miałem wyboru wtedy. Bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz Kakareko, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ichtiolog, dziękuję panu serdecznie. To ja bardzo dziękuję państwu, również słuchaczom. No i bardzo dziękuję współprowadzącemu Michał Mięsikowski. To była przyjemność. No, myślę, że dla mnie olbrzymia przyjemność. Bardzo dziękuję za tą możliwość, że mogłem stanąć za mikrofonem i spróbować swoich sił jako współprowadzący tak naprawdę. Chociaż to, jak opowiada pan profesor Tomek, to jest, no, można słuchać tego godzinami. To chyba w ogóle taka jest szczególna cecha, że wszyscy, co opowiadają o rybach, co interesują się rybami, to mają taką cechę, że mogą o nich mówić po prostu godzinami. Ryby, proszę państwa, i w ogóle środowisko wodne spowalnia. I to jest taki właśnie dysonans. Refleksja, tak? Z tym przyspieszeniem. Proszę zwrócić, obserwacja ryb bardzo pozytywnie wpływa na człowieka. Tomasz Kakareko, Michał Mięsikowski, Karolina Kłowacka. Dziękujemy państwu za uwagę. Radio Naukowe. Bardzo dziękuję za uwagę w imieniu swoim i Michała Mięsikowskiego. Dla mnie to była wielka przyjemność mieć współprowadzącego. Dziękuję, Michale. Dajcie znać, jak się wam podobało, a w kolejnym odcinku wybierzemy się do Katowic. Dowiemy się, jak powstają leki i dlaczego proces ich opracowywania jest taki długi i drogi. Polecam już teraz, a tymczasem do usłyszenia. To był podcast Radio Naukowe. Więcej znajdziesz na stronie radionaukowe.pl oraz na profilach na Facebooku i Instagramie. Bądźmy w kontakcie. Dobrego dnia!